Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i serdecznie was witam na Palionowie. Oczywiście nie dzieje się... O nie, rozwaliłem tu krzaka, zawsze tak robię. Dobra, tu, tu, jeszcze jeden tu, dobra, naprawiłem. Za każdym razem, znaczy, co ja chciałem powiedzieć? A, że nie dzieje się dobrze na Palionowie, widzowie. No bo jak widzieliście na poprzednim filmie, coś dziwnego się dzieje ze Spongebobem, kiedy on się spotyka z Patrykiem i postanowiłem, że muszę koniecznie zbliżyć się i poznać całą tą sprawę, dlaczego tak się dzieje. A myślę, że całą przyczyną tego wszystkiego jest Patryk. No w sumie to jestem tego pewien. Więc musimy koniecznie spotkać się z Patrykiem i zobaczyć, czy wszystko, aby na pewno jest tam ok. Wiem, że on jest zamknięty w więzieniu i jestem aktualnie sam na serwerze i widzę, że jest Patryk, więc muszę ten moment wykorzystać. Idę tam, nie ma Spongeboba, więc mogę być spokojny na razie. Pójdziemy do Patryka i spróbujemy z nim jakoś pogadać. Wiecie, on jest jakiś taki dziwny opętany, więc po prostu zobaczymy, co u niego, że tak powiem, się dzieje. I nie wiem, po prostu sobie normalnie, mam nadzieję, porozmawiamy albo nie, bo nie wiem, jaki on jest, jak on jest taki opętany, a może nie wiem. Nie wiem, dobra, idziemy tam po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zanim tam dolecę, to oczywiście was serdecznie zapraszam na mój kanał vlogowy, ponieważ tam codziennie się rzeczy dzieją, więc jeżeli ciebie tam nie ma, to koniecznie powinieneś tam już teraz wbić. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wbijecie, no bo wiecie, bo fajnie, jak tam będziecie ze mną i tyle. Dobra, wchodzę tutaj do środka, otwieramy te drzwi i idziemy na górę. Jest tam Patryk, widzę jego nick, dobra, o kurde, ale będzie rozmowa zaraz, ale będzie rozmowa, dobra, wchodzimy na górę. I uwaga, czy z nim jest wszystko git, uwaga. O, jest, Patryk, siema. Hello Szymson, co tam? No, siema, to ja się wypowiem. Ej, co mnie tą wędką? Ej, to się tak da, to nie wiedziałem. Dobra, dobra, czyli z tobą jest wszystko git. Ej, dobra, no, to jest niesamowite. No, jest tak fajnie. Mam dwie rybki i sobie z nimi rozmawiam. I w ogóle mi się tu podoba. Ale, dobra, ale w ogóle, nie, pamiętasz, co się wczoraj działo? Nie. Niezbyt. Nic nie pamiętasz, co się wczoraj działo w nocy? No niezbyt. Okej. Okay. Nie pamiętam. Czyli... A co się działo wczoraj? Co ty zrobiłeś? No właśnie, wpadłem w dziurę, która jest wynikiem wczorajszych problemów. Dobra, muszę ją zamurować. Czekaj, już tam idę. Ja sobie raz tak złamałem piętę. Piętę sobie tak raz złamałeś? No, no dobra, czekaj, to muszę, tak bolało. To muszę zamurować, tylko ja tutaj nie mam wystarczającej ilości bloków. Czekaj, zapożyczymy stąd. Tutaj jest niepotrzebne na razie, a tutaj zamurujemy fajnie. Dobra, raz, dwa, trzy. O, to za dużo wziąłem. Dobra, Patryk, jak czyli ci co? Jak się podobają moje heksokoty? Co? Co to, jak fajne? To się nazywa? Heksokoty, moje rybki. Heksokoty? Dobra, to bardziej koty. Jak hekso. Yeti jakieś... mówił, że to są ssaki pływające. Na pewno. No, na pewno, ale tak jest. Mi się podobają. Wyglądają zupełnie jak ja. Trochę tak. I co, i Patryk, i tak wszystko jakby... Wszystko u ciebie tak jakby... Tak normalnie? W sensie, że nic nie czujesz się źle? Nie wiem, czas mi mija tak wolno. Ja to już nie wytrzymuję, ale niby jest lepiej niż u mnie w domu. Ale i tak ciągle mnie tutaj więzią. Ja nie mam w ogóle wolnego czasu. A dlaczego cię tu zamknęli w ogóle? No bo ja podobno jestem zły w nocy i robię niefajne rzeczy, ale nie chcę o tym rozmawiać, bo mnie już tak męczą tym, że ja już po prostu nie daję rady. Wierzysz w to? Czas podobno w nocy coś złego robię i potem tego w ogóle nie pamiętam. A wierzysz w to, że jesteś zły w nocy? No, chyba tak, bo już dużo dowodów mieli na mnie, nie mogłem nic zrobić. A to dlaczego tak się dzieje, że jesteś zły? Nie wiem, no to nie mam pojęcia, naprawdę jest jakiś drugi ja w mojej głowie i on mną steruje, ja nawet nic nie pamiętam i budzę się rano z głową w nocniku. No dobra, no to, czyli kurczę, no faktycznie z tobą jest teraz wszystko w porządku, czyli co, czyli jak ja to otworzę, to jest wszystko, otworzyłem drzwi. Tak? Ej właśnie, a mogę wypuścić mnie w ogóle? No nie wiem, czy mogę. Nie wiem, czy mogę, wiesz? No Szczypcon, ja tu wrócę przed nocą. Daj mi na chwilę właśnie wyjść. Ale jak przed nocą, jak już się robi ciemno? Ale czekaj. Jeszcze nie ma, jeszcze co? Czekaj, jeszcze czekaj, muszę zobaczyć, gdzie jest słońce. Do nocy jeszcze. O, widzę, gdzie jest słońce. No nie, no już zachodzi. Zachodzi już. No dobra, to na chwilkę chociaż, no bo ja bym się przewietrzyć chciał. Czekaj, ja muszę to zabezpieczyć odpowiednio, wiesz? Czekaj. No dobra, ale ja bym tak chciał wyjść, ja już nie wytrzymuję. Dobra, czekaj, zrobimy tak. Uwaga, zabezpieczam. Zabezpieczam odpowiednio, żebyś nie mógł nigdzie uciec. Chodź się przewietrzyć. No dobra.
A tylko tak mogę? Tak, no tylko tak. Bo wiesz, bo ja jakby nie mogę cię wypuszczać, nie? Ja nie wiem, czy ty dobrze, czy wiesz. Możesz. Normalnie mnie wypuszczali i było git. No ale tylko zrobi się noc, wrócić. Robi się noc, nie? Jakby co? No to ej, co jest? Ej, nie przyciskaj się dołem. Nie przyciskam, tylko się chciałem położyć. Bo jakbyś mi tam tak uciekł, to by było. No. Ale nie da się, nie? Nie da się, nie da się, spróbowałem, ale nie, coś ścignął. No ale słuchaj, no, zachodzi słońce, wiesz co, może wróć lepiej do tego, bo ja się boję. A może nie? Nie no, wróć, otwieram, mogę wróć. Mogę polecieć? Nie, wróć. Proszę, Patryk, nie, ty masz elitrę? Wraz z powrotem. Nie, mam. Nie, proszę, wróć z powrotem, Patryk, Patryk, dam ci 11 chleba, jak wrócisz, Chodź, będziesz miał jedzenie, będziesz miał dużo jedzenia. Burgery. Przyniosę ci więcej, przyniosę ci 10 graboburgerów, jak wrócisz, obiecuję. Chodź, szybko, ale masz 10 sekund, żeby wrócić, inaczej nie będzie graboburgerów, szybko wracaj do celi. No dobra, szybko. Nie mogę na pewno wyjść. Dobra, uff. Dobra, Patryk, ja muszę lecieć, bo się robi późno. Przyniosę ci kraboburgera, nie? Przyniosę ci kraboburgera, czym się ciepło. Dobra, ale wróć tu. Tak, przyniosę ci oczywiście kraboburgera, ja na dany moment lecę, nie? Więc ja muszę lecieć, bo się robi ciemno. Trzymaj się, elo. O kurcze, widzowie, co tu się wydarzyło w tym momencie? To jest niesamowite. I graliśmy z ogniem, już wychodził księżyc, było niebezpiecznie fest. Ale dobra, ja jeszcze się nie poddaję, widzowie. Ja teraz w tym momencie lecę do laboratorium, biorę potkę na niewidzialność i lecimy tam z powrotem. Ja jestem ciekaw, jak wygląda sytuacja z tym Patrykiem. Czy on faktycznie się przemienia w nocy, bo wiecie, bo jeżeli to tak faktycznie działa, że on faktycznie w nocy robi się zły, no to ja to koniecznie muszę zobaczyć, czy faktycznie tak się dzieje. Wiecie, o co chodzi, więc ja w tym momencie lecę tam. Już jest noc, więc on, jeżeli się cokolwiek miałoby zmienić, to już powinien się zmienić, tak mi się wydaje, ale boję się fest. Boję się naprawdę niesłychanie. O kurczę, tam do mnie szkielety nawalają. Dobra, wejdźmy do środka, sięgnijmy tą elytrę, wypijmy potkę i lecimy na górę. Mamy 8 minut, to jest sporo czasu na to, żeby tutaj ogarnąć, co mamy ogarnąć. Jesteśmy niewidzialni, więc możemy na spokojnie lecieć. Dobra, idziemy na górę. Teraz tak, jest tam Patryk, siedzi sobie. I teraz pytanie, czy on dalej będzie normalny, czy już będzie zły? Ej, dobra, jestem... Patrzcie, księżyc już na niego pada, czy księżyc na niego... O nie, on już siedzi opętany, o nie! Amen. O nie! Mówi jakiś... O nie. Dobra, nie ma SpongeBoba na... Co jest? Co jest? Co jest, Gran? Dlaczego on wyszedł? Nie. Co to się dzieje? Dlaczego on jest w więzieniu, skoro i tak może z niego wyjść? Co to jest? Dlaczego tak to działa? Gdzie on poleciał? Czekajcie, ja muszę go śledzić, bo to się źle skończy. Tam leci, szybuje. Dobra, czekajcie, wylądujmy tutaj. Ała, wylądujmy tutaj. Dobra, tu. Gdzie on jest? Do sądu gdzieś tam idzie. Czekajcie, idę za nim. Co to się dzieje? Dlaczego on może normalnie wyjść z więzienia? Tak nie może być, widzowie, tak nie może być. To jest przesada. Czekajcie, on tu siedzi. Siedzi tu, co tu się dzieje? Dobra, sala tutaj jest. Rozprawy sądowe tu są prowadzone chyba. Dobra. Pardon. Co on mówi? On dalej jakieś zaklęcia wypowiada. Dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Co on buduje? Nie, no nie. Pardon hemen menen karedanes farededec perde fates. Ta, la, kurde, przestań już ty trzeba, co on robi? On coś do SpongeBob. Dobra, a czy ze SpongeBobem wszystko git? Kurczę, ja mam nadzieję, że tak, na szczęście nie ma go na serwerze. On go przywołuje jakoś, jakby zaraz SpongeBob wszedł na serwer, to po prostu bym się chyba wykręciłoby mnie. Dobra, gdzie jest ten? Mam nadzieję, że on wróci do tego więzienia przed końcem nocy. Ej, dobra, to się nie dzieje dobrze, nie? To jest... Au, jeny! Dlaczego on tu podpala? Co jest grane? Co on robi? Co to ma być? Muszę to ugasić. Nie no, bo on tutaj jakieś dziwne rzeczy robi. Proszę nie robić takich rzeczy. Co z nim jest nie tak? Dlaczego Patryk się taki robi w nocy? Przecież on przed chwilą był jeszcze normalny. On najgorsze jest to, że on nie pamięta, co się dzieje w nocy. Dobra, on leci tam do bikini, na bikini dolne leci. Dobra, zakładamy elytrę, nie zbroję. Zbroja nam niepotrzebna, jak jesteśmy niewidzialni. Dobra, tu, na dół, tu. Dobra, jest tam. Dobra, on najgorsze jest to, że może zauważyć tą elytrę, ale wydaje mi się, że on jest mniej spostrzegawczy, jak on jest przemieniony. Dobra, ściągamy tą elytrę.
Leci gdzieś na tygluny, on leci do siebie na chatę. Ej, on tam jest zamurowana, ta jego chata w ogóle, co tam się wydarzyło? Dobra, nie wiem o co chodzi, czy on tam można wejść do środka? Dobra, on wchodzi. Wchodzi, patrz, goni go. O kurde, dobra, czyli moby też się buntują przeciwko niemu, czyli on jest aż tak zły, że nawet moby są przeciwko niemu. Dobra, no to niesamowite. Dobra, i teraz... Dobra, i on tu przychodzi i co? I po prostu se tu przyszedł? Chce siąść na tronie swoim? Co to jest grane w ogóle? Co tu się dzieje? Ja tego nie rozumiem. Dobra, idzie, on idzie do tej swojej bazy tutaj na tym, kurczę. Ej, ta baza była jeszcze tajna z 2 dni temu, nie? Teraz już w ogóle widzę, że tu normalnie można schodzić. Ej, tu było więcej tego bedroka. O nie, co on robi? Co on robi? Co to się dzieje? Co tu? Tu wypowiedział zaklęcie, który jest po to odporny jest na ogień. Nie, dobra, to się nie dzieje, naprawdę. Bzyku, join the game. O nie, bzyku, to nie jest dobry moment. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, to są totalne dziwne rzeczy. Ej, dobra, co to jest w ogóle? Czy to są jakieś super... Ej, on wchodzi najpierw do lawy, później do wody. On nie wie, coś... On jeszcze... Nie powiedzcie, że ma jeszcze możliwość oddychania pod wodą. To jest... Nie wiem, niezniszczalny chłop to jest. Nie wiem, co tu się dzieje, dlaczego takie rzeczy się dzieją. To jest niesamowite. A to? Do czego to służy? Wchodzisz na górę i co, do wody wskakujesz? To jest w ogóle lampka. Jest. Co tu się dzieje? Dobra, on rozwalił te drzwi. To jest niesamowite. Dlaczego on tu jakieś podpala rzeczy? Ej, czy tu jest... Dobra, tu jest chyba... SpongeBob. Tak. Co on mówi do SpongeBoba? O, bzyku lewdy, dobrze, że on wyszedł. Dobrze, że wyszedł, bo gdyby tu został, to byłoby niebezpiecznie. Dobra, i teraz co tu się dzieje? Co on robi? Już wkrótce, przyjacielu, nasz czas nadejdzie. Co? Co jest? Co on robi tu? Co się dzieje? Dobra, ja mam... To mnie przerasta. Ile mamy? 3 minuty poty nam zostały. Dobra, widzę. Ja mam nadzieję, że on już się pakuje z powrotem. Już zrobiłeś wszystko, co miałeś zrobić. Wracaj do więzienia, wariacie. Nie no, co on tu robi? Nie no, on znowu tu buduje jakieś kręgi. Kręgi życia. W ogóle on nie umie kręgu zrobić. Ale dobra. Nieważne, co on... O nie, on to podpala. Co on tu robi? Ty wracaj do więzienia już. Nie, widzowie, ja... To jest najgorsze, że... Co on robi, się położył w tym? Co on robi? Dobra, kiedy dzień? Dobra, już zachodzi księżyc. Dobra, niech on już się przemienia z powrotem, albo wraca do więzienia, wszystko, cokolwiek. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, niech idzie do więzienia. Kurczę, dobra, ja nie wiem, czy ja mam to zniszczyć? Chyba nie. Zostawię to, ugaszę to wszystko, żeby to się nie paliło. Dobra, i on co? Gdzie on idzie? On wraca do więzienia, mam nadzieję. Wgoni go ten... patrz, uderzył go, dobra, biją się. Ale dobra, on chyba leci. Dobra, on gdzieś leci. Dobra, musimy zobaczyć, gdzie. Musi lecieć do więzienia, musi, bo jak nie poleci do więzienia, to ja nie wiem, co ja zrobię. Za dwie minuty kończy mi się potka. Jak ja się pojawię i będę musiał rozmawiać z zapytanym Patrykiem? Nie, to jest nie do przewidzenia tu. Znaczy, nie do objęcia. Dobra, leci chyba do więzienia. Chyba leci do więzienia, dobra, czy on wyląduje tam? Czekajcie, muszę tu objąć taką strategię wylądowania w tym miejscu. I zobaczmy teraz, co się tam wydarzy, dobra? Wraca do celi, ale nie zamyka tego za sobą. Położył się spać, dobra. Zamykamy te drzwi. Jest, zamknięte, dobra. I wracamy, lecimy z powrotem. I on się położył do łóżka, ja też lecę się położyć do łóżka. O nie, wstał, proszę niech się położy znowu. Ja idę spać, żeby się zrobił dzień i mam nadzieję, że z nim wszystko będzie. Położył się z powrotem, dobra, szybko, lecimy do łóżka. Wszystko szybko, żeby był dzień. Jak będzie dzień, to się wszystko, mam nadzieję, unormuje z powrotem. Błagam, mam nadzieję, że tak. Dobra, jest dzień. Dobra, widzowie, ja kończę w tym momencie odcinek. Tu się za wiele rzeczy wydarzyło. Jeżeli jesteście ciekawi, czy wszystko z Patrykiem jest git, to zapraszam was na jutrzejszy film. Jutro pójdziemy, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Póki co, to tyle, bo ja więcej, to moja głowa nie zniesie. Trzymajcie się, elo.